Halo, halo, dzień dobry moi drodzy. A więc tak, czekajcie, muszę jakoś tutaj ustawić to, bo... Dzień dobry. A więc tak, moi drodzy, zrzucone. Teraz jesteśmy już gdzie indziej. Dzień przerwy. Jesteśmy w Manchesterze, moi drodzy, ładujemy towar. No i tak, info dostałem, że minus 20. No to ustawiłem minus 20. Przyjechałem na załadunek, okazuje się, że towar do załadowania jest na plus 5. Taka mała różnica. No ale co tam. Dobra, robimy temperaturę, czekamy aż się temperatura zrobi. I ładujemy. I jedziemy wtedy tak. Okolica Londynu na odprawę. I wtedy przeprawiamy się do Francji. I docelowo do Belgii. 30 mamy rozładunek, czyli jutro. No. I zostaje jeden dzień na zjazd. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie robię temperaturę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Potem się odezwę. You just always been a tight rush. I've been laid back, yeah. No, moi drodzy. A więc tak, jedziemy M6. Jak widzieliście, koreczek. Ale nie poddajemy się z Iwoną i jedziemy dalej. Tak więc na odprawie będę coś koło 16, czasu lokalnego, 2 godziny później. Z tego względu, gdyż musiałem zbić temperaturę, znaczy zbić, z minusowej zrobić plus 5. Tak więc, no co, najszybszy sposób? Otworzenie drzwi, żeby po prostu temperatura plusowa dostała się na pakę. Poczekałem, aż na czujnikach pokaże mi znacznie wyższą. Wtedy odpaliłem agregaty, zamknąłem pakę. No i trzeba było czekać, żeby się temperatura ustabilizowała. No i załadowałem. Tak więc jedziemy, ale nie wiem, jak to będzie, bo jeszcze czekamy na numer referencyjny na odprawę. Tak więc... Trzymaj się prawej strony, potem trzymaj się prawej strony. Tak, wiem. Tak więc, kurczę, no co? Jedziemy i będziemy na wyżej stać, jak dzisiaj nie odprawimy, no to jutro. Także przygód ciąg dalszy. Dobra, jedziemy. No moi drodzy, 16.47, odprawa zakończona. Tak więc zmierzamy do portu, GMR-a już dostałem. Tylko co, teraz przebić się przez korki. Mamy 93 km do portu. Za 600 stóp, skręć w zjazd. Wiem. Zaraz wam pokażę, tutaj gogle odpaliłem, żeby zobaczyć, co się dzieje. Że już wam pokazuję. Jak widzicie na załączonym obrazku, czerwono. Tak się prezentuje. A dwójeczka. Skręć w zjazd. Że na goglach pokazuje 10 minut. Ale w praniu wyjdzie, zobaczymy. No generalnie co, dobrze, że już tego GMR-a mam, także jedziemy do portu, przeprawimy się i jutro musimy być w Gandawie na rozładunku. No i zobaczymy, no bo dzisiaj w sumie jest czwartek, jutro piątek, zobaczymy, czy coś mi dadzą na zjazd, czy jeszcze mnie przeciągną, że weekend będę stał. To się okaże. A teraz, moi drodzy, zmierzamy do portu. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience.
like you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. Zawróć, gdy tylko pojawi się taka możliwość. In a mess and I'm trying to dial back. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want. Like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you on the come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. Halo, halo, dzień dobry. Po rozładunku jesteśmy, moi drodzy. Mamy piątek, piątunio, 30 sierpnia. Jutro jest 31 dzień zjazdowy, więc dostałem informację, że nie mają jak mnie ściągnąć z Belgii z ładunkiem w kierunku domu. No to na pusto wracam na bazę. No i co, jutro zajadę sobie na spokojnie. Rozliczę się z CMR-ek i tak dalej. I Iwonką wracamy do domu. No i jeszcze jak będę na bazie, muszę pogadać, bo tutaj tak, chodzi o serwis Iwony właśnie, żeby tutaj ten tylny most uszczelnić i tak dalej. No bo tak, w piątek będę w domu, no to sobota, niedziela, poniedziałek w domu, we wtorek wyjazd. No i kwestia taka, czy jak ją w poniedziałek postawię, to po prostu ci mi ją na wtorek zrobią. No będę musiał jeden dzień wolnego wziąć dłużej, no to wtedy zrobimy coś takiego, że wyjadę później i tyle, no po prostu. No i co, i jeszcze jeden miesiąc zostanie, gdzie Iwonkę będę miał pod dom, no a potem już niestety Iwonka wraca na bazę i będzie kto inny ją użytkował. No szkoda, bo kurczę, widzicie, tutaj porobię autko, będzie porobione, będzie można jeździć normalnie, a wyjdzie jak zwykle, potem inny kierowca dostanie, no i się rozpierdoli to wszystko, no. Za przeproszeniem. No ale cóż, no tak to bywa już. A tymczasem, moi drodzy, co, jesteśmy na Ringo Antwerpii i jest koreczek. I tyle. Jak widzicie, wszystko stoi. Teraz sobie zobaczcie, wszystko jest na czerwono. No niestety, mamy godzinę 16, godziny szczytu są. Tak więc niestety nie poradzimy. No cały ring jest zawalony, jest na czerwono. Więc delikatnie po prostu jedziemy powoli, no i tyle. Jedziemy dalej. That you like it.
drodzy. Tak więc co, kółeczko dobiegło końca. Mamy 13.45. Jestem już w okolicach Bydgoszczy, tak więc niedużo mi zostało do domu. Powiem wam tak, szybko ten czas leci. Nim się człowiek obejrzał, a już wraca. No, tak to bywa. No ale cóż, jedziemy do domu, szybkie przygotowania, no i co, i po trzech dniach znowu wyjeżdżamy z Iwoną do końca miesiąca, no i potem Iwonę oddaję niestety. Troszkę będzie mi smutno z tego powodu, no ale taka polityka firmy, no po prostu nie mamy auta pod dom, no. Szkoda, bo jest to bardzo duża wygoda, no ale nie narzekajmy, ważne, że jest ta robota. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, będę kończył i tym akcentem się z wami żegnam, tak więc do następnych przygód. Cześć!